Wschodnia granica Europy nie będzie czysta. Szokująca wizja przepowiednia z Jackowskiego. co zatem się wydarzy, czy będzie zrzucenie atomówki broni biologicznej, broni chemicznej. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą, szokującą wizję przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, Jasnowidza Zyczuchowa. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, cię przedstawiam szokującą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego, który mówi wprost. Wschodnia granica Europy nie będzie czysta. Będzie mało ludzi tam mieszkało. No Czysta w, w kontekście oczywiście tutaj ujęcia, jeśli chodzi o powietrze, tak? Zanieczyszczenie, no ale no nie, no to nie jest takie kwestia, że po prostu tam będzie będzie duże stężenie dwutlenku węgla, tak czy tam jak to się mówi, smogu, tylko to może być zanieczyszczenie spowodowane właśnie jakimiś działaniami mitarnymi, czy na przykład użyciem broni biologicznej, chemicznej albo też atomówki. No i następnie Jackowski mówi w ten sposób: dziwnie mi się Europa kojarzy, że będzie taki praktycznie pas czysty, pas, praktycznie, który będzie przebiegał przez kilka państw, to będzie Wielka Brytania, to będzie połowa Francji, Holandia, Hiszpania, Portugalia. No nie mówię tutaj po prostu, jakby ten pas, jak idzie po kolei, tak? tylko jakie on, jakie on państwa będzie dotyczył, tak? czyli Wielka Brytania, Połowa, Francji, Holandia, Hiszpania i Portugalia tam będzie czysto, a jeśli chodzi o wschodnią granicę Europy, tam powietrze nie będzie czyste, będzie tam po prostu mało ludzi. Co może wskazywać właśnie, że na przykład na wschodzie Europy zostanie zrzucona bomba atomowa, biologiczna też lub też chemiczna. To z kolei się wiąże praktycznie z kolejną wizją przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego, która mówi w ten sposób. Widzę w Europie potężny eksodus ludzi. Ludzie będą uciekać jak z Titanica. Szokujące słowa Jasnowidza. Ludzie będą uciekać jak z Titanica, tak? Eee, no to ja powiem w ten sposób, jak, ta Titanic z, um, jak toną, tak Titanic Jak tonął, tak? tam było pewnie za 100 lat temu, kiedy on tam zatonął chyba w 1900, którymś tam roku, tak 12, czy którymś. Eee, no to przecież. Eee, Wtedy ludzie uciekali przed, jakby tonącego statku, to w pośpiechu w strachu. I tutaj to zanieczyszczenie, jeśli chodzi o powietrza, to by było zanieczyszczenie, które nastąpi nagle diametralnie, tak, no smog, czy jakieś inne, to jest zanieczyszczenie, które obserwują różnego rodzaju stacje meteorologiczne, tak, i one po prostu pokazują, no jednego dnia jest takie, zanieczyszczenie drugiego takie, mniej więcej można to prognozować. Natomiast tutaj to miałoby być coś takiego przerażającego, zresztą to jest ciekawe, bo to się wiąże kolejną wizją przepowiedniłastowidza Jackowskiego, którą kiedyś przedstawiałem na moim kanale, a więc czarno był dwa rzeczy Czeka nas Czarnobyl 2. Oczywiście to w skrócie tak ujęciu takim yy, yy, myśleniowym, tak? Nie chodzi o dokładnie praktycznie, że to ma mieć miejsce w Czarnobylu, ale wiemy co się wydarzyło w Czarnobylu, tą katastrofę yy, praktycznie jeśli chodzi o elektrownię i, i emisja yy, tutaj chmury radioaktywnej do atmosfery, do powietrza, do tak praktycznie, jeśli chodzi o tym Prypeć i później ta chmura się przemieszczała nad Europą, czyli tutaj byłaby podobna sytuacja, być może to będzie dotyczyło Ukrainy, tak, i ta chmura miałaby się przemieszczać praktycznie jeśli chodzi o Europę. No i właśnie, czyli pewne kraje miały być po prostu tutaj czyste, w sensie, że być może tam ta chmura redaktywna by nie dotarła, a inne kraje po prostu byłyby zanieczyszczone, w tym także polska, szokująca. Wizja przepowiednia Miasnowidza Jackowskiego, bo przecież na tym pasie tych czystych państw, które nazwa Jasnowidza nie ma przecież tutaj Polski. Nieprawdopodobna sytuacja to z kolei wiązałoby się z kolejną wizją przepowiedni Miasnowidza że w Polsce pojawi się jakieś zagrożenie, które o którym będzie się więcej mówiło, będzie się straszyło w mediach w Polsce, niż rzeczywiście realnie będzie nam po prostu to zagrażać. Być może będzie właśnie ta informacja dotycząca tego, że na terenie Ukrainy. Została zdetonowana bomba atomowa, broń jądrowa, biologiczna lub też chemiczna. I że na przykład na teren Polski przemiesza się taka chmura, chociaż nie, nie, nie okaże się, że po prostu wcale to zagrożenie później nie będzie takie duże. Tak. A na przykład ludzie popadną tutaj w strach, blady strach i po prostu no, dopadnie i wszystko porzucą i uciekną, jak to było po prostu w Czarnobylu, gdzie tam po prostu wszystko porzucono, tak, i tak dalej. Każdy z nas pewnie widział te filmiki, reportaże na YouTubie, które się pojawiają przedszkola, szkoły opuszczone, książki otwarte na, na środku po prostu, tak. Sali w szkole, po prostu przedszkola opuszczona całkowicie, jakby w jednej chwili wszyscy się po prostu stamtąd uciekli, wyprowadzili, tak, zostawili tak, to wszystko było, a więc no nieprawdopodobna sytuacja, jeśli chodzi o to, co ma mieć miejsce, tak. Dziwnie mi się kojarzy Europa. Połowa, nie tak, Wielka Brytania, połowa Francji, Holandia, Hiszpania i Portugalia tam będzie czysto, a wschód, e, jeśli chodzi o, no a wschodnia granica Europy nie będzie czysta, nieprawdopodobna sytuacja. A ja powiem wam w taką rzecz, ja jestem ciekawy, no bo przecież ta sytuacja jeszcze nie nastąpiła, tak? E, powiem wam taką rzecz, ja jestem ciekawy, kiedy na przykład by była taka sytuacja, no bo wschodnia część Europy to też by w jakiś sposób dotknęła Polski, tak? Czy na przykład władze nie będą zatajać prawdziwej informacji? informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, tak, jak jest rzeczywiście stan zanieczyszczenia po prostu powietrza, czy władza tego nie będzie ukrywać przed nami, przed obywatelami, nieprawdopodobna sytuacja, tak, że na przykład władza po prostu przemilczy to, że nie, żeby nie zbudzić paniki, nie, żeby, żeby nie wzbudzić strachu, tak. Chociaż no w Polsce chyba to jest tak, to się nazywa, PAA, tak, Polska Agencja Atomistyki, czy jakoś tak, która bada tutaj, no nie, nie jakoś powietrza, nie, tylko po prostu bada to powietrze pod względem tam skażenia radioaktywnego, czy jakichś takich innych rzeczy, tak, no bo stacje meteorologiczne to jest coś innego, no stacje meteorologiczne badają po prostu pod kątem tam powietrza, ciśnienia, czy ewentualnie jakiegoś smogu, ale jest też Polska Agencja Atomistyka, Atomistyki, oni chyba sprawdzają to pod kątem tablicy Mendelejewa, tak można, Czyli znaczy w skrócie myśleniowo mówię, nie jestem jakimś specjalistą, tak, ale w skrócie można by powiedzieć, że no mamy tą tablicę Mendelewa, różne wam po prostu chemiczne pierwiastki niebezpieczne i tak dalej, oni pewnie sprawdzają, jakie jest stężenie w powietrze, czy jest ono dla nas niebezpieczne i tak dalej, tak. Natomiast, to tak mówię oczywiście na chłopski rozum, bo oni to będą mają po prostu to jakoś to rozpisane dokładnie, natomiast tutaj no właśnie, co praktycznie za tym wszystkim się kryje, dlaczego pewne pasy w Europie miałyby być bezpieczne, tak czyli Wielka Brytania, połowa, Francji, Holandia, Hiszpania, Portugalia tam będzie czysto no to ktoś by mógł powiedzieć w ten sposób, no to by oznaczało też, do jakich krajów potencjalnie ludzie mogą uciec, gdyby nas wystąpiła jakaś sytuacja niebezpieczna. Teoretycznie tak, ale to też nie jest jakby taka wskazówka do tego, żeby wszystko porzucić, tak, no każdy musi oczywiście indywidualnie podjąć decyzję, natomiast ja bym powiedział trochę inaczej, eee, tutaj to jest taka informacja, która może być optymistyczna dla ludzi, którzy mieszkają na tych terenach, bo ja pamiętam takie przepowiednie jasnowidze Jackowskiego, ludzie się często pytali, tak, a ja mieszkam w Holandii, czy w Holandii będzie bezpiecznie, a ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, a ja w Niemca? Czech, tak? A ja mieszkam po prostu w Hiszpanii, a ja we Włoszech. Czy tam będzie bezpieczna? A ja w Wielkiej Brytanii. Często się ludzie pytają, tak? Gdzie będzie po prostu bezpiecznie? No to na przykład Jasno i Jackowski mówił, że w Europie nie ma takiego jednego miejsca, które byłoby na pewno bezpieczne, tak? Że tam po prostu była oaza, tak? Wszyscy tam uciekajmy, tam byłoby bezpiecznie, tak? Czyli nie można powiedzieć, oczywiście będą pewne pasy po prostu bezpieczne, to nie znaczy, że będzie tam całkowicie tak, że, że, że ten teren będzie jakby całkowicie po prostu bezpiecznie, tak? Bo tak samo można powiedzieć, jak, nie wiem, w Polsce mają miejsce różnego rodzaju anomalia pogodowe, nie wiem, jakieś powodzie, tak, które mają miejsce, no to one spowodowane są najczęściej tam po prostu dużymi, obfitymi opadami i tak dalej. No to nie, oczywiście ktoś nie musi mieszkać przy rzece, żeby go zalało, tak, żeby nastąpiła powódź, e, natomiast e, rzeczywiście ci ludzie, którzy mieszkają przy rzece i tam, gdzie po prostu istnieje takie ryzyko wylania tej wody, to mają w niebezpie sytuację niebezpieczną, ale przecież takie duże obfite opa opi opady mogą powodować, jak ktoś ma na przykład domek jeden rodziny daleko od rzeki, to też może mu zalać, tak, bo ma na przykład tam tak duże, ofity opadu, nie, studzienki nie przyjmą tego deszczu, więc to nie jest powiedziane, że te me, po prostu ludzie w tych, tych, w tych rejonach są całkowicie bezpiecznie, a reszta będzie po prostu stratna, tak, czy, em, zresztą tutaj też Jasno Jackowski nie mówi o tym, mówi tylko, że będą czyste, nie mówią, czy tam ludzie zginą, czy też nie, no ale czystość, no, to też może wpłynąć praktycznie, na no, przecież powietrze, jakość powietrza na drogi oddychowe i tak dalej. A więc no przerażająca, mnożąca krew w żyłach. No wiemy, przecież ma miejsce konflikt Rosja kontra Ukraina. Oczywiście ja potępiam to, co robi Rosja. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, ale może ten konflikt się rozszerzy. Będzie konflikt Rosja kontra NATO, Rosja kontra USA, zrzucenie atomówek. Konflikt nuklearny, no nie wiadomo, tak. Oby taka sytuacja nie miała miejsca, no bo to jest niekorzystne, scenariusz dla nas wszystkich. No właśnie, jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mi jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że grze w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też do mojego fanpagea na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.